Najbardziej grozi to pracownikom, czy ich umowy będą kontynuowane. No i grozi też pracodawcom, przede wszystkim problemy organizacji pracy. No ale też myślę, że zakończenie pewnego ważnego etapu dialogu, który się sprawdził przy uchwalaniu tej ustawy i później przy realizacji jej przepisów. My na razie nie widzimy nic w zamian, bo uważamy, że pewne rozwiązania należy z tej ustawy przedłużyć i ciągle uważamy, że jest to możliwe. Mamy taką nadzieję. Jest jeszcze druga droga, to jest wpisanie pewnych rozwiązań do kodeksu pracy, ale to zapewne potrwa dłużej.